landuje X-Wing. Ma zgodę na lądowanie. 30 lat później. Ląduje samolocik. I... Ohio! Dobrze, jestem to Syrki. Admirał Statura chce cię widzieć, damy. Natychmiast. A to jest Lego. Gwiezdne Wojny. Probudzenie Mocy. Jedziemy z kolejnym odcinkiem. Co? Owej zajebistej gry. O, wreszcie jesteś. Cieszę się, że cały i zdrowy. Teraz nie ma na to czasu. Nie ma też czasu na rozsiadanie się. Mamy kolejną misję. Najwyższy priorytet. Musisz natychmiast lecieć na Jakku, zdobyć dane wywiadowcze. Instrukcje będą po drodze. Ten to nigdy nie przestaje gadać. Tego w filmie nie było. Nie było baz, podejrzewam, że najwyższy by było porządek pochodzi. Zrobi wszystko, żeby powstrzymać nas przed ich zdobyciem. Znaczy w filmie się nie chodziło, tam to... w postaci chodziło, tak? Co to za dane? To informacja zastrzeżona. Mam ci dać strzeżona? Co? Nie. Powiesz mi? Bezstrzeżona? Mówię, że zastrzeżona jest. To skąd mam go wziąć? Co? Słuchaj, ja tylko wiem, że temat jest zastrzeżony. Teraz za kilka? Mogę iść ich szukać? Co? Nie. Okej, zajebista gadka. Mogę iść ich szukać? A mogę coś rozwalić? Jestem rebeliantem. Coś porozwalać. Mam nadzieję, że generał się nie myli, jeśli chodzi o znaczenie tych danych. Sorry. Okej, okay, to chyba było wam potrzebne. Ja powinienem był polecieć na Jakku. Mógłbym znaleźć Lora Sanatekę. Mógłbym zdobyć te dane. I mógłbym też się trochę opalić. I mógłbyś się zamknąć. Kurde, zazdrośnie. Poleć! Co ci szkodzi? Jak ciebie zabiją? Zobaczcie, ale ja zbieram kostki. Nie będę wam potrzebny chyba, nie? Sprzęty komputerowe. Przepraszam bardzo, ale Artur się nie powinien ruszać. Ej, nie ruszaj się. Tam stałeś w filmie, się nie ruszałeś. Patrzcie, naprawiłem go. Już się nie rusza. W filmie się nie ruszał, no to co też nie powinien. Sorry za lampy. Okej, okay, może nie będę wszystkiego rozwalał, bo może mi się jeszcze tutaj coś przydać. Panie Poe, doszły mnie słuchy, że znów ma pan nieustraszenie podjąć się niebezpiecznej misji. Chciałbym życzyć wiele szczęścia w tym przedsięwzięciu. Kiedy jednak już wypełni pan zadanie, proszę rozważyć powrót. Z wielką chęcią wróciłbym do sprawy mojej kluczowej roli w ratunku admirała Akbar. Okej. Wow. Ta piłka jest fajna. Zajebista jest. Hop, hop. Dobra, najlepsze jest to, że tutaj jak zbierzemy określoną liczbę klocków, to będziemy mogli coś zbudować. 2 na 10 mam w tej chwili. Czekajcie. Szybciej. O! Ale mam speeda. Miał być tryb fabularny, jest tryb pełnej swobody. I zabawy dronem. Ale wybaczcie, to tak chwilą ma tryb. Zabawa jest przednia. Nie, no serio, podoba mi się to. Aż nawet nie chcesz robić trybu fabularnego, tylko jeździć na przykład dronikiem i rozwalać wszystko. Nie zapomnij tu zbierać kotka.
Dobra, jedziemy. Robimy tryb fabularny. Przełączmy się, pogadajmy z nim. Nie mogę z nim pogadać? To spadaj. Może dadzą ci złotą rękę. A to nie mój statek. Halo? Gdzie jest mój statek? Czy to coś robi? A to? Aha, to jest przełączanie się. To przełączanie też ma fajny kolor. Taki niebieski. Okej. Dobra, przełączmy się. Będzie szybciej. Okej. Fajna baza. Zobaczmy, co jest tutaj. Bonsai! Nie widziałem na ścianę. Głupio. Chciałem tam skoczyć. To na pewno bezpieczne? Wiem, co robię. Wow! Uwaga! Widzisz, dzięki całym staraniom udało mi się narobić bigosu. Tak, widzę. To chyba nie było bezpieczne. Oddajcie mi kontrolę nad grą. Zajebista ta giera jest. Zróbmy to tak. Najpierw tu. Dobra, teraz wchodzę na górę. Najgłupsze rozwiązanie ever. Zbuduj coś. Wejdź na to, przełącz się na towarzysza i rozwal to coś. Okej. Zbudowałem budzik. Czyli rozwalając przedmioty w bazie, można zbudować fajne rzeczy, więc warto czasem rozwalać wszystko naokoło. Okej, budujemy drugą rzecz. Skakuj, BB-8. Aha, dobra. To podpowiada mi, co mam zrobić. Aha. Okej. Wow. Zajebiste. Czekajcie, bo muszę komuś przywalić za rozwalenie schodów. Bo nie psuć schodów, panie majster. A, dobra, to jest głupie. Teraz tu. Okej, kolejne rozpracowanie. To będzie pasować tak. A to będzie pasować tak. Okej. Dzięki, BB-8. Wybacz mi ten wypadek, bo obiecuję, że to się nie powtórzy w tym tygodniu. Chociaż okay. Może zostańmy przy dzisiaj. Nie chcę składać obietnic bez pokrycia. Okej. Okay. Dobra, to możemy przy dzisiaj pozostać. Super koleś. To się nie powtórzy więcej w tym tygodniu. A nie, może jednak tylko dzisiaj. No to co, kontynuujemy? Jasne, że tak. Ktoś podstawić drabinę? Okej. Czy ja mogę sobie polecić, gdzie chcę w tym momencie? Prolog. Bitwa o Endor. Czy mogę wrócić tam, gdzie byłem? I robić tą misję dalej, jako powtórkę.
Tutaj mogę polecieć, jak zbiorę 10 złotych klocków. Aha, czyli na razie nie mogę za bardzo. Czyli to jest misja, tak? Myślałem, że mamy 30 lat później i mogę sobie polecieć na Endor i zobaczyć, jak jest tam teraz i jakaś tam misja będzie, ale niestety nie. No dobra, to lecimy robić tryb fabularny, rozdział pierwszy, szturm na Jakku. Rozdział pierwszy. Różowy napęd odrzutowca. Szturm na Jakku. Luke Skywalker zniknął. Podczas jego nieobecności na gruzach Imperium wyrósł najwyższy porządek, który nie spocznie, dopóki Skywalker, ostatni Jedi, nie zostanie zniszczony. Tymczasem wspierana przez Republikę generał Leia Organa stanęła na czele ruchu oporu i próbuje odnaleźć brata oraz zyskać jego wsparcie przy wrzuceniu pokoju oraz porządku w galaktyce. Ruch oporu otrzymał w końcu informację, że jeden z ich sojuszników jest w posiadaniu bezcennych danych, które mogą pomóc w osiągnięciu celu. Po Dameron, najlepszy pilot organizacji, zostaje wysłany na misję. I zaczynamy coś, co było w filmie Przebudzenie Mocy. Teraz ci, co byli w filmie, mogą się poczuć jak na filmie. Z elementami humoru i logicznych zagadek. I to jest właśnie fajne, że Lego w swoich grach nie tylko odzwierciedla dokładnie to, co działo się w danych produkcjach, bo Lego najczęściej opiera się na filmach, ale również... okej, okay. To wygląda spoko. Ale również dodaje tą szczyptę humoru. Koleś się bawi włącznikiem. Chyba mu się za bardzo nudziło. O tej szczypcie humoru mówiłem. Tak zaczniemy wszystko naprawiać. Dzięki tobie w ogóle mamy szansę. Bez rycerzy Jedi nie przywrócimy równowagi mocy. Generał od dawna tego szuka. Generał? Dla mnie jest księżniczką. Kawałek klocka. Dzięki temu kawałkowi klocka uratujemy świat. Jak to brzmi? Zbudujemy coś wielkiego na tym czymś. Tak, miotłami będą walczyć. Pozamiotamy tu trochę. Szybko to zrobi, ale raz, dwa! Najwyższy porządek już tu jest! Najwyższy porządek zaraz tu będzie! Ruszcie się! Okej, to ja się ruszam z pierwszą stronę. Potrzebujemy więcej obserwatorów od zachodu! O! Najwyższy porządek tu już jest! Ej, sorry, najwyższy porządek to jest nasze klocko, które muszę podziwiać. Okej, okay. Wiecie co? Nie stójcie tak! Przynajmniej udawajcie, że coś robicie. Wiesz co, babo? Ja tu coś robię. Rozwalam wszystko wokół. Czy wy to widzicie? To ja. To są kręgle. Ja chcę w kręgle zagrać. Okej, okay, to ja tu zostaję. To jest nowa mechanika, można się schować. No, koleś udaje bardzo dobrze, że coś robi. Panikuje. To ja wam... Aha, okej. Okej.
Czy moim zadaniem jest chodzić, że zwalać wszystko i robić im skrytki do chowania się? Jak najbardziej, spoko. Może uratuję kogoś, dzięki temu. O, macie kosz. Macie tu jakąś piłkę? Bym sobie porzucał. Okej, okay, chyba znalazłem piłkę, albo coś na ten deseń. A! Chyba tak. Chodź, 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 chodź. Okej, okay, jedziemy. Zaczęły? Pyk! Za 3 punkty. Jeszcze raz? No to jemy. Pamiętam. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Pyk. Zajebiste. Dobra, jedziemy dalej. Bo ten koleś, który lata tutaj i wrzeszczy cały czas, zaczyna już mnie irytować. Ja chyba rozumiem, dlaczego ten... Ten koleś... Dlaczego tam było? Cały zły? Akurat nazwy wracały mi z głowy. Dlaczego pozabijali tą całą wioskę? Jakbym miał tutaj spędzić troszeczkę dłużej czasu przy tych krzykaczach, to bym nie wytrzymał i sam bym rozwalił tą wioskę. O, następny kosz? Nie, następna skrytka. Wiecie, to się chowajcie. Okej, okay. To teraz? Aha. Okej. Okay. I mam trzymać, żeby się naładowało. Spoko. Dobrze, możesz wejść do środka i zebrać broń? Ja muszę iść sprawdzić umocnienia. Nie, nie mogę wyjść. Idę dalej. Porozwalać trochę rzeczy, pobudować różne... co by tu zrobić? Tu. I co ja z tym mogę teraz? Aha, to jest trening. Okej. Okay. Chcesz potanować jeszcze? To szczelaj teraz tam. Mam cię! No dobra, minęło już sporo czasu, ale na pewno jeszcze pamiętam, jak złożyć świtaczki. Gotowe! Dobra! Oj, kierownica! Zapomniałem o kierownicy! Skrok! Wow. Okej. Okay. Zrobił śmigacz, ale bez kierownicy. Chyba coś mu nie wyszło. To tak totalnie. Sprawdzę, czy w garnku, który robię, nie ma jakichś szturmowców. Okej. O, piłka. Ej, mam piłkę. Mogę pograć w piłkę do nogi. Kurde, tylko... BBA jest się do tego nie nadaje. Za okrągły. Mógłbym nim grać. Kurde. Trafię? Jeszcze kawałek. Żeby cię... Cholera nie trafiła. O, BBA. Dobrze. Jest, mamy gol. O, ludzie, jakie to dobre jest. Sporo ciekawostek. Naprawdę warto tu pochodzić, porozwalać wszystko, porobić te rzeczy. Naprawdę sporo takich fajnych ciekawostek można znaleźć. Ja tak lubię tą grę. Niby tryb fabularny i w ogóle, ale i tak się bawię przed nim. Nie to. Okej. Aha, spoko. To też było ciekawe.
powinno tego wystarczyć, żeby zbudować kilka różnych urządzeń. Najpierw chyba musisz zbudować coś innego, żeby twój przyjaciel mógł się dostać na tę platformę. Aha, okej. Okay. Jeśli zniszczysz zbudowane urządzenie, możesz użyć klocków ponownie. Dzięki, to już wiem. Oczywistą oczywistość mi powiedział, którą już wiem od dłuższego czasu. Wskakuj tam. Okej. Okay. I teraz tak. I tak. Okej. Okay. I teraz tak. I tak. Tak. Wiecie co? Teraz zauważyłem, że to jest jeszcze prostsze niż się wydaje. Dzięki. Tam są takie elementy podświetlone, migające. Możesz znaleźć tam w środku ten ukryty włącznik? Zupełnie wyleciało mi z głowy, gdzie jest. Tam są takie migające elementy. Wystarczy je dopasować do siebie. To nie jest jakieś specjalne trudne, nie trzeba myśleć, jak to ustawić. No i... Jak ja to mam teraz zrobić? Aha, tak. A! Zapominam, żeby trzymać ten lewy analog. Analog. O, maszyna odpalona. Wow. Świetnie. Mamy jeszcze schowek w tej chacie z balkonem. Sprawdź, czemu im to tyle zajmuje, dobrze? To nie cały zapas broni. W drugiej chacie powinno być jej więcej. Dobra, dobra. Idę już tam. Słuchaj, w mojej chacie jest jeden ze schowków z bronią, ale wysiadło zasilanie drzwi. Znasz się może na elektronice? Dlaczego nie zamontowałam normalnych drzwi z klamką i zawiasami? No właśnie, dlaczego? I czy ty nie widzisz, że już zrobiłem schody? Kurde. Spostrzegawczy to nie są. Już dawno im schody zrobiłem, a tam teraz o tym gada, no. I faktycznie, dlaczego nie zamontowała sobie normalnych drzwi? To spodziewała się ataku? Macie drugi schowek. Nie, to robot jest. A jednak schowek. Kto nie jest uzbrojony, niech szybko to zrobi, ale raz, dwa! Najwyższy porządek już tu jest! Niech się cieszył z tej broni. Okej, no to co teraz? Ja bym spieprzał na waszym miejscu, a nie próbował z nimi walczyć, no jak chcecie. No to chyba nigdzie nie polecimy. Jeśli chcemy się wydostać, to tylko przez nich. Tylko przez nich, tak? Jasne, okay. Ale nie widzę tu żadnej wieżyczki. To zbudujmy. Zbudować? Nie ma wieżyczki, to należy ją zbudować, choć tu mamy pod dostatkiem. Okej.
Ja mam tarczę.